Cześć chłopaki. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć właśnie o tym człowieku, czy też dla niektórych nadczłowieku. A dla niektórych nie będę mówił. Otóż padło takie pytanie na przedwczorajszym streamie, ale nie udzieliłem na nie kompletnie odpowiedzi, ponieważ mama była za ścianą, no i niestety nie miałem pełnej wolności słowa, o tak powiedzmy. Nie mogłem powiedzieć, co na ten temat sądzę. No ale postaram się właśnie teraz to zrobić. Otóż to, co się dzieje teraz, jakby mnie tak trochę obrzydza. To jest takie to wszystko przepełnione emocjami, budowane na jakichś takich dziwnych nastrojach i tak dalej. By to miało jakoś akcelerować pewne nastroje. Nie wiem od czego to jest, no ale to... Wolałbym się na razie wstrzymać od tej oceny. No i myślę, że po prostu jakby postać papieża Polaka i te jakby rzekome ukrywanie tej pedofilii, to powinni zbadać historycy ze swoim warsztatem. No na pewno nie można budować pewnych, że tak powiem, stanowisk na podstawie jakiegoś reportażu dziennikarskiego i to z TVN-u. Niech wstrzymajmy się na razie, niech po prostu wszystko zbadają historycy. No ale tak, normicy oczywiście się rzucili do nienawiści, bo to są ludzie uzależnieni od emocji, nie mogą żyć inaczej i inaczej funkcjonować. No i coś im ten Jan Paweł wadzi. No ale dlaczego? No, jak wiemy, normicy nie mówią głośno o powodach takiej swojej nienawiści. Ale zawsze jakiś taki powód głębszy jest. Jeśli oni o czymś mówią, to właśnie myślą dokładnie odwrotnie. Czyli bynajmniej nie chodzi tutaj, moim zdaniem, o jakieś rzekome ukrywanie i rzekome zbrodnie, jak to oni często nazywają, na przykład ten, że podobno Wojtyła zakazał murzynom prezerwatyw. No to kurwa, no to jest śmieszne, no nie? Po prostu. No ale no, tak, i to jest przyrównywane do zbrodni, jakby on tam normalnie pół Afryki wybił. Według mnie no nie ma, po prostu murzyni mieli się nie parzyć ze sobą, no i tyle, no i kwestia rozwiązana. My jakoś dwie dekady tego nie robiliśmy i żyjemy, to oni też by przeżyli. No dobra, ale już mniejsza z tym. To co może być taką przyczyną? Oj, nie wiem, czy przejdę przez to bajoro. Otóż moim zdaniem po prostu normikom wadzi chyba nawet nie nauczanie, bo nauczania Jana Pawła nie znają, ale pewnie to dziedzictwo ogółem, czy też to, że on się stał jakby symbolem tej polskości. Może niesłusznie, no ale jakby on właśnie w ten trudny czas reprezentował cały naród i został utożsamiony w sferze symbolicznej po prostu z polskością. A że oni polskości nienawidzą, gardzą tym wszystkim, co jest związane z tradycją, no to też dostaje się Janowi Pawłowi jako temu uosobieniu tejże polskości. A taki na przykład Lech Wałęsa już z kolei został utożsamiony z tym nurtem liberalnym, prozachodnim w polskości, takim kapitulacyjnym względem tej Brukseli. I dlatego on jeszcze jest jakoś tolerowany. No Jan Paweł już nie jest. Chociaż ja osobiście też mogę mu dużo zarzucić, no nie? Nie jest to dla mnie jakiś... I mój idol, nie jest to mój idol, ale no... Te zarzuty normickie, które są względem niego wysuwane, to jest śmieszne po prostu. Ale też gwoli tej nienawiści jeszcze chciałbym dodać, bo na przykład my, przekrywy, też jesteśmy nienawidzeni przez normictwo, chyba nawet jeszcze bardziej niż papież. I też normicy nie informują otwarcie o prawdziwych powodach nienawiści wobec nas.
tylko sobie tam coś kreują takiego, no nie? Opowiadają, a nie przyznają, że po prostu nienawidzą nas po prostu za wygląd, za nasz status i za inne rzeczy. Oni tego otwarcie nigdy nie przyznają. Bo żeby... wokół swojej osoby, wokół swojej grupy, do której przynależą. Oni zawsze będą mieli czyste rączki, będą to wszystko wybierać. Zdziwiło mnie to też całe wezwanie ambasadora amerykańskiego. Nie spodziewałem się naprawdę czegoś takiego. Czy to po prostu jakaś gra, czy rzeczywiście PiS miał takie jaja, żeby w obronie papieża postawić się Ameryce. No nie, no to trudno mi naprawdę coś mówić, no ale doceniam to i też uważam, że ten TVN powinien być po prostu zniszczony, bo ja tej stacji nie lubię, nie trawię i wiele rodzin ona po prostu spolaryzowała, rozwaliła na pół, więc ta stacja bardzo dużo zła przyniosła Polsce, niewątpliwie. Więc lepiej jakby ona nie nadawała, no ale chyba się już tak nie stanie. Zresztą zobaczymy, no ale niewątpliwie ta polaryzacja będzie postępować. Będziemy mieć dalej coraz więcej właśnie takich... No i będzie też ta tak zwana demokratyczna opozycja. Będzie skręcała coraz bardziej w lewo i kto wie, czy PO będzie chyba jeszcze bardziej lewe niż Razem czy Wiosna. No tak będzie, więc się społeczeństwo będzie dzieliło. Ja oczywiście będę po tej stronie, powiedzmy tak, konserwatywnej, konfederackiej, o tak, że to uściślimy. Zobaczymy, co nam czas przyniesie. No, miejmy nadzieję, że też jakby nasza sprawa chłopska zostanie podniesiona. Przynajmniej może zostanie liźnięta w tej kampanii. Oby tak było. Zobaczymy. No i oby też lewica nie dostała za dużo. Chociaż ja tam paliwa zbyt nie widzę. Myślę, że po prostu Tusk wszystko podkradnie lewicy. I tak to się skończy. A zatem podsumowując, ja czekam na rzetelne zbadanie sprawy. Wszystko, żeby dokładnie było zrobione. Bez jakichś takich emocji chwilowych wywoływania. Też bez jakiegoś zaangażowania też mediów, bo co ma do tego opinia publiczna, czy też nawet teraz robienie sondażów, czy Polacy myślą, czy Jan Paweł wiedział, czy nie wiedział. No to równie dobrze można ich zapytać o to, w jakiej temperaturze wrze woda. Czy to na pewno jest 100 stopni. To odpowiedzi by się mogły różnić, ale to no nie ma sensu pytanie Polaków o to, co myślą w ogóle, bo Polacy, zacznijmy od tego, nie myślą, tylko będą mówić to, co im powie po prostu TVN albo tam TVP Info. No to takie bazowanie na emocjach, no to jest pozbawione jakiegokolwiek sensu moim zdaniem. Wszystko trzeba zbadać rzetelnie. No ale mnie ta sprawa jakoś za bardzo nie elektryzuje. No zobaczymy, co to będzie i tyle. No. Nie widzę tutaj sensu do robienia jakiejś debaty publicznej. No to z pewnością jakieś tematy są w ten sposób ukrywane. Tak samo jak tą aborcją podgrzewali, to teraz będą tym Janem Pawłem podgrzewać. I coś tu mają do ukrycia z pewnością. Tak więc tak to wygląda. Dobra. Okropnie śnieży, okropny wiatr. No i zobaczyliście głusze prowincji. Żadnej uleczki po drodze nie spotkałem. Takie są tutaj realia. Pewnie wyjeżdżać jeszcze 20 km i też by żadnej nie było. No tak, wszystkie do wojewódzkich wyjeżdżamy. Tam żyją, strajkują na tych swoich strajkach i narzekają, jak to źle. Jak to nie mają praw, że w Polsce nie mają praw, jak im to źle w Polsce. A żyją w tych wojewódzkich, kurde, a pop ma jeszcze gorzej, no to nie, bo gorzej, bo to jest, nie wiem. Pozytywna dyskryminacja, czy tysiące, pierdylion różnych powodów, myślę, tyle gadać. O, nie wiem, czy pamiętacie, to jest ta Tupola, co żem ściął. Ho, kiedy to było, ale do tej pory.
jeszcze leży, muszę ją pociąć na kawałki. Będziemy już nielegalnie palić, bo od lipca zakazany piec. Pierdolone jako świry. A to pole orne stojące w wodzie. Dobrze, że zaorałem w ogóle na jesień, bo co bym teraz? Teraz coś nie wiedzie chyba przez miesiąc jeszcze najbliższy. A rok taki mokry się zaczął, to zobaczymy jak to będzie. No ale długo chyba tutaj nie wjadę jeszcze. No tak więc nie wiem, co jeszcze powiedzieć na koniec. No dobra, no to na razie, do następnego.